mamy tak naprawdę młody zespół, co jakby uczy się grać na naturalnym boisku, na hali się uczy. Mieliśmy trzy jednostki tam treningowe i, no, i tam sparingi. Doświadczenie i to dość mocno, bo tu jakby w sparingu było wszystko fajnie, to wyglądało. Graliśmy z chłopakami, z seniorami i to naprawdę było fajnie tam z boku, ale niestety przychodzi mecz, jest finał, jest presja, jest całkiem inny klimat i tam otoczka, więc to też jakby na dziewczyny ma duży wpływ. I myślę, że to jakby jest takim mocno jakby problemem u nas, że my jakby nie możemy przestawić to, co tam trenujemy, na mecz. A to jeszcze myślę, że to przyjdzie z czasem. Widać to, że jednak do kolejnego spotkania będziemy musieli się przygotować, no bo to jednak jest troszeczkę inne granie niż na trawie. No, no co tu dodać, no, byliśmy drużyną, zdecydowanie mocniej atakowaliśmy, założyliśmy dość wysoki pressing, no i przełożyło to się na nasze bramki, tak. Z nami już rywala w drugiej rundzie, będzie to zespół lubuski AZS UZ Zielona Góra. Czy coś możecie powiedzieć? Doskonale znacie w tym kręgu piłki kobiecej zawodniczki, które tam występują, więc pewnie nie jest to tajemnica, z kim się będziecie mierzyć. Nie, myślę, że nie. To, że mamy młodą też drużynę, nasza drużyna, nie boimy się grać z żadnymi przeciwnikami. Znamy zawodniczki z drużyny przeciwnej, więc myślę, że to będzie ciekawe widowisko. Oczywiście widzimy, że przewaga Kostrzyna jest zdecydowana i tutaj możemy liczyć na sukcesy tego zespołu w dalszych kolejnych eliminacjach. No, nie jest to niestety pocieszające, że mamy w tej chwili dwa zespoły, które w zasadzie tutaj na tej części województwa grają. Było zdecydowanie lepiej, ale musimy się cieszyć z tego, co jest. Jest też drugi pozytyw, a więc wiemy, że pomimo tego, że jeszcze pierwsza runda nie rozegrana, wiemy, że w drugiej rundzie będzie na pewno przedstawiciel województwa lubuskiego. Tak, z uśmiechem mówię, że to awans jest pewny. Nieważne, który zespołów będzie grał wyżej. Ale liczymy również, że kolejna runda też może się zakończyć sukcesem.